równiutku 15, natomiast ile tam już 20 minut przyciągnęliśmy. Mm-hmm. No, musieliśmy dojechać niestety. Opole jest dzisiaj zakorkowane. Dokładnie. Myśmy nie zdążyli po prostu trafić. Okej. Dzisiaj będziemy robić strzyżenie na średniej długości włosów. Do mnie przyjechała moja kochana kuzynka z Ukrainy, która teraz mieszka w Rosji. Rodzina. I żeby można było jakby spędzić czas i połączyć przyjemne z pozytycznym, postanowiłam wczoraj zrobić tą transmisję, która zostanie potem na naszym profilu, można do tej transmisji będzie wracać. Postaram się poopowiadać wszystkie szczegóły dzisiejszego strzyżenia. Też powiem, że nagrywane w jakości HD będzie w klubie i na naszym kanale, także zapraszamy. Tak. Chciałabym, no już myślałam, jak ja zrobię, chciałabym stworzyć Natalii strzyżenie ekskluzywne tylko i wyłącznie dla niej. Zwróciłam uwagę na jej porost włosów, chociaż ogólnie pamiętam, ale przez to, że ostatnie kilka lat niestety była ścinana nie przeze mnie, a przez innych fryzjerów, musiałam jednak sprawdzić długości, proporcje i tak dalej. Wyjaśniłam, że my mamy długość włosów nad uszami krótszą niż z tyłu. I Natalia powiedziała, że ta dolna część z tyłu już trochę jej zaczyna denerwować, ponieważ są włosy tutaj za długie. Poprawimy to, żeby po wysuszeniu nie było żadnych problemów z utrzymaniem kształtu tego strzyżenia. Chciałabym zachować dłuższą górę i oczywiście dłuższą grzywkę, ponieważ Natalia ma dość wyraziste punkty, ogólnie kontury koło twarzy i ma wydłużony kształt twarzy, pasują raczej włosy, które układają się w taki sposób, żeby mniej więcej na poziomie środka twarzy, nie wiem, nie pamiętam jak to nazywa, tworzyły taką linię raczej poziomą. Wizualnie skraca trochę długość twarzy, wizualnie korektuje kształt twarzy. Ok, czyli my zachowujemy długość grzywki, zachowujemy długość czubka, staramy się stworzyć fajną linię z tyłu, skracamy, zabieramy z objętości włosy na dole. Jedynie co, nie chciałabym, żeby ta fryzura wyglądała bardzo wystopniowaną. Także górna część, strefa kapelusza, będzie zrobiona według pozostałych stref, ale disconnection, czyli my nie będziemy łączyć długość włosów czubka z długością włosów z tyłu. Co jeszcze chciałabym tutaj, na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę? Sprawa w tym, że tak jak powiedziałam wcześniej, Natalia ma troszeczkę wydłużoną szczupłą twarz. Jeśli ja w jakiś sposób mocno wycinuję włosy za uszami, ja zabiorę zbyt mocno objętość i wtedy ta fryzura będzie wyglądać raczej bardziej taką mniejszą. Będzie ta fryzura wyglądać raczej na krótką niż na jedną z wariacji w bobu. Nie chcę tego. Postaram się zachować gęstość włosów i długość włosów za uszami. Ok? Czyli już mamy plan. Narysuję teraz, co ja będę robiła. My zrobimy separację. To jest najważniejsze, kiedy po tym, jak wyznaczyłam plan działań, muszę zrobić separację z początku, jakby szkic taki, tak? A potem separację oczywiście na głowie klientki. My będziemy z początku wybierać linię kapelusza, żeby można było mnie łatwiej zrozumieć, na jakiej płaszczyźnie jestem. Ja mogę zrobić tą linię kapelusza kwadratową. Z tyłu to będzie wyglądało tak. Robię na czubku taki odcinek, przydziałek, który będzie szerokością
pasował do punktu wzrostów na szyi. Od tych, tego odcinku zrobię potem kontynuację linii kapelusza do punktów zakola. Okay? I będę ścinać włosy całą tą sekcję z tyłu według tylnej płaszczyzny. Przedziałkami trochę ukośnymi. Pod kątem 90 stopni. Z początku w jedną stronę zrobię strzyżenie, potem ewentualnie zrobię cross-check, sama siebie sprawdzę, zrobię parę pasm w drugą stronę. Ok, co robimy dalej? Tak jak powiedziałam, strefy za uszami chciałabym zostawić wypełnionymi trochę z objętością. Postaram się te strefy ścinać według tylnej płaszczyzny, czyli włosy, które rosną u nas pomiędzy punktem zarostu z tyłu a linią równowagi, ta strefa, ja postaram się ją jednym całym elementem oczesać do tylnej płaszczyzny i zrobić strzyżenie według tylnej płaszczyzny, według kwadratu. Okay. Włosy skroń postaram się w ogóle nie ruszać, według mnie oni już dość mocno skrócone, ewentualnie tylko poprawię kontur. Okay. Co robimy z górną częścią, z czubkiem? Tak jak powiedziałam, my zrobimy go dłuższym trochę, to będzie disconnection, ja nie będę łączyć strefy górnej z strefą tylną, a bocznymi. Przy tym, jak zaczynać ścinać włosy z góry, ja wysuszę tą część razem z bokami i jeszcze trochę dopracuję. Zrobimy personalizację. Co robimy z górą? Potem wyznaczam, jakby podzielę strefę kapelusza na dwie części przez najwyższy punkt głowy, przez linię równowagi i wyczeszę cały ten czubek całą jedną masą, całą tą strefę do linii równowagi, do tego przedziałka i delikatnie po prostu zabiorę, skorektuję końcówki. Według mnie ta długość teraz jest idealnie odpowiednia. Kiedy te włosy wrócą na swoje miejsce, oni będą dłuższe niż ta część, którą zrobiłam wcześniej i jakby bardzo ładnie połączy się to wszystko w jedną całość. Oprócz tego nie będą widoczne jakieś tam warstwa, które no ja bym nie chciała widzieć na głowie mojej kochanej Natalii. Ok, i grzywkę też w taki sam sposób, całą masą, całym tym elementem ja poczeszę do linii równowagi i też tylko lekko skorektuję takim point cutem. Ok, potem wysuszę górę, zobaczę, jak to wszystko wygląda, ewentualnie jeszcze dodam więcej lekkości tej górnej części, popracujemy nad konturami tego strzyżenia i już. Mam nadzieję, że w ciągu 40 minut już nawet skończymy. Ok. Juran, jeśli tam będą jakieś pytania, to bardzo proszę. Jestem chętna na odpowiedzi. Teraz robimy separację. Muszę wyszukać jakby dwa odpowiednie dla mnie punkty odniesienia. Po pierwsze, muszę zrobić linię, ten odcinek strefy kapelusza w taki sposób, żeby czubek został w środku linii kapelusza. Widzę go, taki wicherek. Muszę go zrobić w taki sposób, żeby on był mniej więcej tej samej szerokości, co i punkty zarostu z tyłu, czyli tutaj. Pracuję bez lustra, ciężko mi trochę, ale mam nadzieję, wygląda ok. Dobra, teraz
ten odcinek na linii kapelusza już jest wybrany. Teraz ciągniemy tą linię, kontynuujemy tą linię do punktów za kola z przodu. To strzyżenie powstało teraz. Plan i schemat tego strzyżenia, sprojektowałam to strzyżenie bezpośrednio dla mojej kuzynki. Ze względu na jej kształt głowy, kształt twarzy, gatunku włosów, to jest istotne. Ok? Juran, ile nas osób tam ogląda? 45. Dobrze. Zostali w pracy. No, wieczorem jednak więcej oglądalność. Ale dzisiejszy ten live taki spontan. Jeszcze wczoraj z rana nie wiedziałam, że go zrobię w ogóle. Okej, Juran, jak tam wygląda na kamerze? W porządku, czyściutki jest? Bo perfekcja i dokładność pracy fryzjera jest po prostu podstawą. I nie tylko w strzyżeniach, ale w koloryzacjach też. Pracujemy akuratnie, ok? Tu jeszcze. Kolorymetria 17. Tak. My wszystko zdążymy. Może ewentualnie będzie lekkie opóźnienie. Dobrze? O 17. O 17. Dobrze. Teraz zrobię separację tej tylnej części, która jest ograniczona punktami zarostu na szyi. Kolorymetria dziś o 17. A wieczorem o 20 jeszcze webinar z U5. A o 20 webinar z U5, tak jest. Maraton dzisiaj mam. Ok? Bardzo drobniutka główka. To jest separacja dla tego strzyżenia. Czyli ja mam wybraną tylną część, która jest ograniczona punktami zarostu na szyi. Ja mam wybraną strefę kapelusza. Ja mam wybraną boczną sekcję. Ok? Ok. Dobrze. Zaczynam. Tak jak powiedziałam, chciałabym zachować strzyżenie w ten sposób, czyli ukośnymi przedziałkami. Potem zrobię cross-check i jeszcze trochę popracuję jakby na łączenie tych dwóch stref w drugim kierunku, jakby w przeciwnym kierunku. Z początku z prawej w lewy, potem w lewy, z lewej w prawo. Będę ścinać pod kątem 90 stopni, czyli ja potrzebuję zabrać zbędną objętość, która bardzo denerwuje Natalię. Ok. Wybieram pierwsze pasmo. Kiedy pracujemy długo, już kilka lat i mamy mniej więcej odczucie tej długości, którą musimy zachować, zastosować, my możemy zrobić od razu pierwsze pasmo pamięci na to nasze odczucie. Jeśli my pracujemy niedługo, jest sens z początku zrobić kontur tego strzyżenia, wyznaczyć dla siebie odpowiednią długość i potem już pracować według pasma pamięci, które powstanie na dole. Szerokość pasma tego stepa, który teraz tworzę, mniej więcej jest na szerokość grzebienia, którym pracuję. Pracuję małym grzebieniem, sztywnym grzebieniem i wybieram tą część gęstejszą. Okay.
Pierwsze pasmo już jest. Dalej, kolejny. Боже, позногтями перешкаджаю, Юран, за дуги зробила, видишь? Треба на поправку. Видать вам. И континую свое стрижение выдвук значенного пасма памяти в тильной секции. Робишь то под контом? 90. 90. А дольную часть? Так само. Теж 90. Я забирам збендну об'ємність тієї секції. Мій в тим моменті, вона не є потрібна. Окей. Стараюся працювати тими окучними приділками. Дуже мені подобається, як потім воси укладаємося ладні. Покаж ще, так, як ти то вибіраш. Чи окучний приділок, так? Окучний приділок. Трохи окучний приділок. Prawa góra, lewej dół, tak? Tak ciągniesz przydziałek, a potem będziesz odwrotnie. Lewa góra, prawy dół. Tak, już jestem mniej więcej na tym etapie, kiedy ja mogę pójść w przeciwną stronę. Mhm. Wybieram pasmo włosów w taki sposób, żeby zahaczyć pasmo pamięci. Pamiętam o kącie 90. Потім ми ще можемо справдити приділками пойомами. Ну і поінчило. Якщо є якісь питання, то можна тут писати, задавати, я їх перетворю в голос. Będziesz czytał po prostu. Nie, będę przetwarzać w głos. Jeśli tam jakieś drobne momenty jeszcze zostały, mogę ich od razu poprawić. Ok. Jeśli wszystko zrobiłam poprawnie. Ok. Nie wszystko. Jeszcze tutaj zostało. Mogę zawsze jeszcze tym. Застосовувати приділки пойому і допасовувати вже ідеальні то стриження до кшталту. Окей. Окей, та стрефа вже є скончена. Зараз мені буде важко зробити контур, понівеж восів вже тут зостало мені, ніж було вчасні. Ta linia już bardziej cienka jest. Ewentualnie zrobimy to po skończeniu całej tej strefy. Ok? Tak jak powiedziałam, chciałabym zachować długość włosów i gęstość włosów w tej sekcji za uchem. Także ja teraz robię przydziałek przez linię równowagi. I odczesuję całą tą sekcję do tylnej płaszczyzny. Muszę wziąć trochę włosów dla pamięci, dla kontroli nad sytuacją. Odczesuję włosy do tylnej płaszczyzny i skracam. Znowuż taki pod kątem 90, tak? Tak. Ale przez to, że w trakcie strzyżenia zmieniłam kierunek, włosy koło twarzy zostały wydłużone. Tak, widać właśnie dobrze. Ok, ale gęstość włosów tu jednak została zachowana. Mi brakuje wody. Sekundkę. Staramy się pilnować zawsze
stopień nawilżenia włosów w trakcie strzyżenia. My nie możemy pracować z włosami, które częściowo są mokre, a częściowo suche, ponieważ wtedy będzie różnica w długościach. Okay? Dzięki temu, że tą część wyczesałam do tyłu i stworzyłam strzyżenie pod kątem 90 stopni, ale zmieniłam jakby kierunek. Strefa boczna została strzyżona według tylnej sekcji. Ja teraz mam tutaj wypełnienie włosami tych dość niebezpiecznych stref, gdzie jeśli tylko troszeczkę coś zepsujemy, zrobimy nie pod tym kątem strzyżenia lub zrobimy w trochę innym kierunku to strzyżenie, już będziemy mieć dość mocne przerzedzenie tej części. Także uważajcie na to. Witam Finlandię. Finlandia tam z nami, super. I teraz robimy strzyżenie, tak jak powiedziałam, nie chciałabym zbyt mocno w ogóle ruszać tą strefę. Natalia ma dość wyraziste kontury, czyli tutaj włosów niezbyt dużo. Zazwyczaj włosy blondynek cieńsze na skroniach. Postaramy się zachować i gęstość, i długość, i tylko poprawię kontur. Nawet długościami nie jest jakby mocną, nie trzeba łączyć długościami nawet. Nie ma takiej potrzeby. Okay. Widzę determinację. Coś pisze. To tu jest determinacja? Terminator to znaczy co? Okej. Okay. Poprawiłam dosłownie 1 mm. Skroni nie ruszam. W tym przypadku ja tego nie potrzebuję. Jeśli by trzeba było zrobić strzyżenie tej strefy, jeśli by pozwalała na to długość i gęstość włosów, ewentualnie ja by to zrobiła w ten sposób. Odczesując przydziałkami ukośnymi włosy do przodu. W ten sposób. Ok? Czy dotknąć? Ten 1 mm. Dobra, dotknę. Nie ma co, ale... Ok. Dobrze, po lewej stronie robimy identycznie. Ok? Czyli dzielę tą boczną sekcję na dwie części według linii równowagi. Muszę zmoczyć włosy, ponieważ muszę pracować z równomiernie nawilżonymi włosami. Ile fryzur będzie na dzisiejszym webinarze? Z 5? Jedna czy dwie? Jedna, bo jest taka dość zakomplikowana. Ale może być dzisiaj, muszę powiedzieć uczciwie, jeszcze nie znalazłam modelki, może być dzisiejszy webinar będzie prowadzony na główce treningowej. Staramy się, szukamy. Tak. Może się nawet uda. Elwira szuka teraz modelkę, no zobaczymy. Miasto puste. Wszyscy na wakacjach. Ok, tak samo, ja odczesuję włosy. Bocznej sekcji do tylnej. I ścinam włosy pod kątem 90 stopni według pasma pamięci z tylnej części. Ok. I tak samo zostawiłam tą długość za uchem. Ta linia została wydłużona. W ten sam sposób, jak i po prawej stronie robię korektę skroni, tak. Dosłownie taki 1 mm. Ok. I poprawimy
контур на скронях, потом будем работать с длиной контура стилу. Угульни, повем так, то есть барзо ладное шибкие сужение салонова. Ну, как шибкие. Если зробимо поправном сепарации, веду к анатомии головы. А еще без цих тлумачень. Само у себя сужение будет шибкие. Слухо? Я мовлю, еще, когда не тлумачимо, то и знаем, что делаем, то направда то ще да зробити дуже швидко. Окей, через те, що гурна чинність буде довша, ніж тильна і бочна. Я зараз висушу, допрацюю трохи, і потім будемо континувати сюжет. А я захисам до долучення ще до клубу Юран Арт, в якому маємо всі наші вебінари достępne до оглядання без без ограничен. Wszystkie nasze webinary dostępne do oglądania w momencie, kiedy dołączacie się do klubu Juran Art Club. Na stronie Gwiazdy Fryzjerstwa, od razu przy górze, na górze strony, tam widnieje się taki link, dołącz się do klubu. Można sobie wyjść, poczytać regulamin i się dołączyć. Pod koniec roku obiecamy, możesz ty powiedzieć, że pod koniec roku obiecamy, że tam będzie ponad 50 różnych webinarów. Tak. Co roku ta kolekcja, co miesiąc nawet, ta kolekcja się uzupełnia. Aczkolwiek webinary do klubu trafią z 2-3-miesięcznym opóźnieniem. Plus uczestnikom naszego klubu wszystkie szkolenie dla naszych uczestników klubu mamy rabat 10% na wszystkie nasze szkolenia, czy to webinary, czy to szkolenia stacjonarne. Także zapraszamy. Mamy dużo słodkiego dla fryzjerów, które chcą się uczyć. Jeśli chodzi o webinary, które odbywają się co środy, to oni odbywają się w tajnej grupie, która jest niewidoczna dla wyszukiwania na Facebooku. Możecie tam trafić tylko po zaproszeniu administratora grupy. Rolę którego wypełnia strona Gwiazdy Fryzjerstwa, więc należy się zalogować, dołączyć się do webinaru, wtedy traficie na listę i strona zaprasza Was do grupy webinarów, gdzie można na bieżąco zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi. Ten sam webinar pojawi się w klubie Juran Art w 3-miesięcznym opóźnieniu. Suszarka Dyson. Dyson Pro. Dyson Pro. Jest cicha i wydajna. Na naszym kanale na YouTube ja właśnie robiłem taki film, jak wybrać suszarkę. I tam dużo też ciekawych informacji dla ludzi, którzy szukają sobie czegoś fajnego, wydajnego i wygodnego. I bardzo wygodnego. Tak, ja już skończyłam strzyżenie, sorry, suszenie tej strefy.
Boczny i tylny, dwóch od razu. Co mi dało, jakby podzieliłam strefę boczną na dwie. Jedną odczesałam w tylną stronę, drugą przedziałkami okośnymi odczesywałam do twarzy. Co mi to daje? Widzicie? Ja mam wypełnienie włosów za uszami. Gęstość zachowuje się. Właśnie, ja muszę pochwalić się, bo wczoraj dostałam prezent od pana Alfreda, który zajmuje się regeneracją nóżyczek. Nóżyczki z Tandeo, które przeznaczone dla takiej cienkiej, delikatnej pracy z konturami, z grzywką i tak dalej. Jeszcze nie próbowałam ich, także teraz to zrobię. Jeśli chcecie doprowadzić nóżyczki do porządku swojego, to zapraszam. Pan Alfred robi po prostu z nożyczkami cud. Tam na miary. On nie wie, to dla niego będzie niespodzianka. No właśnie wie. Tak, to nie jest reklama na jego zlecenie, tylko tak to naprawdę... To tylko wdzięczność dla niego. Tak. To taka napiszemy kontakt do niego, więc skorzystajcie. No super. Ja w ten sposób będę robiła personalizację. Właśnie kiedy pracuję nie drwiażówkami, a klasycznymi nożyczkami, mam możliwość sprawdzać i kontrolować cięcie na każdym etapie. Super. Już ich kocham, Juran. Piotr pisze, pozdrawiamy pana Alfreda, nożyczki po regeneracji są mega ostre. Piotr Staszewski? Nie, nasz Piotr. Nasz Piotr, właśnie Piotr Staszewski, nasz przyjaciel kiedyś dał na miary. Do niego, no. Tak, jest od tamtej pory bardzo dawno współpracujemy i nie mamy żadnych, żadnych uwag czy tam. Do pracy, jest naprawdę super. Super profesjonalista. Nasz Piotr nas ogląda. Okay. Już powierzchnia tyłu mi się podoba. Czasami, jeśli włos dość sterczący, jest sens trochę popracować po płótnie włosów, po kształcie włosów maszynką. Pozdrawiam serdecznie Southampton UK. Na miarę do pana Alfreda tutaj napiszemy później telefon w komentarzach po transmisji. No, nawet wysyła, można mu wysłać nożyczki z każdego zakątka Polski. On potem wysyła z powrotem i płacicie po prostu za pobranie, za regenerację. Okej. Tak samo jak pracowałam na mokro, teraz oczyszczę włosy. Boczne sekcje do tyłu i już mogę popracować z personalizacją w ten sposób. Personalizacja to jest taka sprawa raczej na uczucie też. Jeśli tylko zaczynacie pracować tym sposobem na suchych włosach, starajcie się od razu dużo nie obcinać. Powoli, dosłownie po parę włosków. Proszę jeszcze pokazać nożyczki i powiedzieć, jaka to model. To jest Tandeo. Ok. A co tam pisze? Centri Plus. Nożyczki mają klasyczny kształt, nie ergonomiczny, ale bardzo cienkie, ostrze i krótkie ostrze, co pozwala nam pracować naprawdę jak jubilery, tak? Bardzo, bardzo
cienkimi partiami można wybierać włosy dla strzyżenia. I jeszcze na co muszę zwrócić Waszą uwagę. Bardzo cienkie ostrze, tu końcóweczka. Jest mikroszlif, ale ten mikroszlif łączy się z bardzo ostrym, to tak jak mi Pan Alfred wczoraj opowiadał, łączy się z bardzo ostrym drugim tym ostrzem i razem dają naprawdę bardzo konkretną pracę, taką bardzo dokładną, naprawdę bardzo akuratną. Ale pracować tymi nożyczkami na przykład na strzyżeniu męskim już się nie da. Lub pracować tymi nożyczkami na mokro też będzie problemem. Na mokro już potrzebuje trochę inne ostrza. A jak dla personalizacji super. Mi się podoba. Mówię, żadna reklama, po prostu tak. Wdzięczność. Czy z Berlina, albo w ogóle, czy z zagranicy też na ostrze? No nie wiemy. Trzeba do niego zadzwonić. Podamy kontakt, zadzwońcie, wszystko wypytajcie. Myślę, że w dzisiejszych czasach to w ogóle nie stanowi żadnego problemu. Skądkolwiek wysłać coś. Żeby tam dotarło, tak? Tak. Okej. No, przez mikroszlif i ślizgiem dość ciężko pracować. Jeszcze poznaję te właściwości tych nożyczek. Ok, teraz popracuję trochę nad konturem. Dosłownie minimalnie. Tak, żeby potem nie wywijały się te włosy, kiedy Natalia wróci do domu, żeby jednak nie stawiało dla niej tego problemu z czesaniem. Żeby nie było problemów z czesaniem. Ten mikroszlif pozwala włosy trzymać w jednym miejscu. Mi się podoba. Aniu, ja już zamiast dokładnie też mówię akuratnie. Dobrze. Codzienny kontakt z tobą robi swoje. Ja wymyślam nowe polskie słowo. Precyzyjnie, jest fajne. Precyzyjnie. Fajnie, takie fajne słowo. Okej, okay, dobrze, precyzyjnie, przepraszam. Okej. Okay. Tylko po konturach zabieram tylko takie cienkie nitki, które nam mogą po prostu wizualnie psuć wrażenie od dokładności i precyzyjności strzyżenia. Okay. Okej, okay, idziemy dalej. Tak naprawdę najtrudniejsza część już skończona. Popracuję jeszcze z szyją, żeby po prostu już do tego nie wracać. Okej? Okay. Jak wygląda? Okej. Okej, idziemy dalej. My na naszych webinarach czasami stosujemy ten sposób i na szkoleniach też sposób strzyżenia góry. Bardzo go lubię. Stosuję go czasami i w damskim, i nawet w męskim, jeśli chodzi o styl grunge. Jeśli chodzi o trochę wydłużone męskie strzyżenie. Jest naprawdę sposób ten uniwersalny. Ok, muszę wyszukać mniej więcej linię najwyższego punktu głowy.
Długość tej sekcji zostanie teraz przeze mnie w prawie całą, całkowicie zachowana. Poczesuję włosy do najwyższego punktu głowy, do tej linii równowagi. Unoszę do góry. I tak trochę. Minimalnie. Skracam z jednej strony. I tak samo zrobimy z drugiej strony. Część strefy kapelusza zazwyczaj już nie wpływa na kształt, który my stworzyliśmy z tyłu. Raczej to jest ozdoba całego strzyżenia. I fajna tekstura, czyli mobilność, lekkość tego warstwa, tak, tej całej części, nam naprawdę jest dla nas bardzo istotną dla wykonania. Musimy zachować tą dynamikę. Włosy muszą być z górnej części lekkie. Żadnych grubych cięć. Okay. I już. Teraz rozczeszę. Zobaczę, jak ta sytuacja w ogóle u nas wygląda z tym połączeniem. Co tam? Czy musimy jeszcze ewentualnie skrócić trochę tą górną część? No, można by było, ale chcę zrobić to na sucho. Ja muszę odzyskać taką długość tej górnej warstwy, żeby ta część jakby wczesała się w całość. A nie można całej tej sekcji uciąć? Można. Ja dlaczego dzielę na pół? Żeby można było pamiętać, być w poprawnym miejscu, tak? Jest dla mnie istotnym wyczesać te włosy do najwyższego punktu głowy, do linii równowagi. Można tego po prostu nie dotrzymać się. No nic jakby nie, wtedy nie stanie, ale precyzja i dokładność, i akuratność musi być dominująca w naszej pracy. Ok. Grzywka. Nie, to wszystko już na sucho. No, вот здесь проборот, да? В эту сторону. Osoby, które uczestniczą w dzisiejszym webinarze, które odbędzie się o 20, znaczy, które chcą uczestniczyć w tym webinarze i nie są jeszcze zgłoszone do, jakby do tego webinaru, bardzo proszę się pospieszyć, bo ja już za chwilę będę zbierać grupę i potem mogę nie dać rady po prostu. Jakbyście chcieli uczestniczyć, a nie są zarejestrowani, to bardzo proszę zrobić to jak najszybciej, a może jeszcze w ciągu godzinki, parę godzin.
легко тебя крутить туда-сюда. Готово, правильно. Ладно, Юран. Ладно. Ладно. Это хорошо. На пару моментов хотела бы еще туда звернуть увагу. Навіть нема сенсу щось тут ще коректувати. Може фактично тільки такі тінькі-тінькі нітки, які нам псують поверхню волосів, поверхню голови. О, є такий. То, що повідяв, не хотіла б, може би, було віддати варства, яке створила з тилу. І удалося те варства прикрити стрефом волосів з гури. Так то вигляда. І так має бути. Окей? Є дисконекшн. Видать? Так, видать. Добре. Я припоминаю, що цей вебінар, очевидно, можна буде відтворити. Він не буде усуваний з ані профілю. Опроч того, є награваний в якості HD. Можна побачити буде на нашому каналі на YouTube, в нашому клубі Юран Арт. Ну і тут на Фейсбуку. Але в клубі Юран Арт ми вміщаємо... Радше такі ексклюзивні вебінари, які відбуваємося на щосереди. Так, бо... Окей. То теж трафі, бо люди, які є в клубі, мають завжди більше. Не бачить. Прибачу. Я там тільки контур поправила. Бачить? Зараз? Хотіла б заховати довгощик живки, не буду її скрацати, так тільки по контурах. То, що було створено переді мною, зостає. Ну, я з тим задоволена, супер сам, ті ножички. Але мові, не надаємося збити моцно для праці цюденної, так якби з мокрими волосами, для створення кшталту конкретного, але для персоналізації сам швидко. Окей. Мені ще подобається в тракті зширення контурів, воси через цей мікрошліф не очікаємо. Але дзенькі тему вже має другі остші, направді, дуже моцну таку острощ. Вім, напевно, що воси потім не бендом ще крушили, не бендом ще концювки роздваїть, бо не ваш огульні по ножичках з мікрошліфом. Є така тенденція. Цілий час працювати ножичками з мікрошліфом не вольно. Akurat na ten temat mamy na naszym kanale na YouTube filmy w dwóch częściach. Jak dobrać nożyczki, na co trzeba zwracać uwagę i tak dalej. A jeszcze więcej powiem, obiecuję, że przyjedziemy jakoś do naszego pana Alfreda, który bardzo dużo wie na temat... On jest skromny, on będzie uciekał, ja już prosiłam go. Który będzie... Przed kamerą będzie wiedział uciekał. Bardzo dużo na temat w ogóle ostrzenia, pielęgnacji nożyczek. Także ja to docisnę, bo jestem sam ciekawy. Mi to też interesuje.
i będzie też wiedza korzystna dla Was. Tak jak powiedziałam, górna część zawsze ma być naprawdę lżejsza dla odzyskania fajnej tekstury w ogóle tych włosów, żeby te włosy wyglądały wywarstwione. Żadnych cienkich linii, grubych linii, tylko ładne przejście. Ale żeby można było rozczesać włosy i wizualnie, żeby te włosy tworzyły jakby jedną długość. A wiatr pokazuje teksturę. Okej, no już prawie skończyłam, teraz jeszcze parę zdjęć zrobimy. Ta część za uchem została wypełniona, teraz stworzyła nam tą bryłę fajną, o której myślałam. Okej? W porządku, w porządku. Dziękuję Wam dzisiaj. Tak szybko nam poszło. Zazwyczaj nasze webinary trwają więcej niż 3-4 godziny. Tak. Okej? Jeden z dzisiejszych webinarów już się odbył. O 17. Będzie jeszcze dwa dzisiaj. Tak, o 17 kontynuujemy kurs kolorymetrii. Dzisiaj będzie 13 lekcja. Bonusowa. Ale we wtorek 30 zrobimy też na moim profilu taką otwartą lekcję z kolorymetrii. 14 lekcja zamykająca będzie otwarta. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapraszamy też Waszych kolegów, koleżanek, fryzjerów. Wszystkich dołączyć się do tej transmisji. Zaraz jeszcze po włączeniu kamery zrobimy parę zdjęć i dorzucimy też do postu, żeby widzieliście efekt końcowy. Okay. No i na tym wszystko. Dziękuję bardzo. Nie żegnamy się. Dziękujemy bardzo. Tak, zostawajcie z nami. Pa.